Jak mężczyźni oglądają pornografię, to przecież zawsze film się zaczyna od tego, że mężczyzna ma wzwód, ma erekcję. Czy przychodzi hydraulik? Dokładnie, i dęgę od razu przychodzi otwieranie ręką, tylko penisem naciska na klamkę. Mnie się wydaje, że ta sfera, która się wydaje najciekawszą, ponieważ jest związana z marzeniami, z perwersją, z wyobraźnią, z kreatywnością. Z fantazjami. Tak. Jest tą sferą, kiedy zaczynamy ze sobą grać. Żeby kobieta doświadczyła orgazmu, to trzeba być uważnym kochankiem, trzeba być zaangażowanym kochankiem, trzeba się komunikować. Właściwie mówisz, jest mi to bardzo bliskie, o sztuce kochania. Chodzą słuchy, że kobiety udają orgazmy. Tutaj Kasia Warnke, aktorka, reżyserka, dramaturzka. Cześć, Andrzej Gryżewski, jestem seksuologiem, psychoterapeutą, psychologiem i edukatorem seksualnym. Ja się trochę wewnętrznie uśmiechnęłam, ponieważ jest to taka chyba sprawa, nie wiem, taka oczywista w naszej ludzkiej rzeczywistości, że kobiety udają orgazmy. To znaczy w każdej komedii romantycznej prawie jest ten temat, w dramatycznych filmach o intymności par też jest ten temat, w sztukach teatralnych, więc jakby skojarzyć z czymś mężczyznę, z jakimś problemem, to będzie to, że ma problem z erekcją, a kobieta, że udaje orgazm. I co ty na to? No badania to potwierdzają, no bo się okazuje, że 56% kobiet udaje te orgazmy, ale nie dlatego, że chce coś zmanipulować, tylko wiele kobiet udaje te orgazmy, bo jeśli my coś udajemy, w sensie wkręcimy się w coś, to jest większe prawdopodobieństwo, że to poczujemy. Czyli fake it until you make it. Dokładnie, tak. Wiele kobiet dlatego udaje, bo mają nadzieję, że taki typowy tok myślenia. Jest godzina 22, dzieci są położone, kobieta spać, kobieta jest zmęczona po całym dniu pracy, po tej całej niewidocznej pracy w domu, gotowanie, sprzątanie i tak dalej. Partner pomagał tyle, ile pomagał. I nagle pojawia się jakaś taka erotyczna sytuacja. Mężczyzna mówi, że chętnie by się pokochał, a ona mówi, że myśli sobie w głowie, że ostatnia rzecz, o jakiej myśli, to jest seks, a on mówi, i w ogóle byłoby super, gdybyś miała orgazm. No to ona w ogóle już jest rozłożona na zamówienie. Łopatki. Tak, tak. No bo ona nie ma w tym momencie ochoty nawet na ten seks, a co dopiero, żeby jeszcze dążyć do szczytowania. Więc podczas mija jakby trochę pocałunków, w sensie minuta pocałunków, dwie minuty pieszczot, no i zaczyna się penetracja i kobieta po jakiejś półtorej minuty zaczyna oddawać takie jakby głosy szczytowania, udaje ten orgazm, bo ma nadzieję, że może tak się w to wkręci, że się skontaktuje ze swoim podnieceniem, pożądaniem i być może dojdzie do tego orgazmu. No i bywa różnie. Zazwyczaj nie dochodzi, bo jest bardzo zmęczona. Jeśli to byłaby sobota, niedziela, to okej, no ale w tygodniu jest jej trudno. No właśnie, mam takie doświadczenie, jestem matką, więc bardzo zazdroszczę kobietom, które w ciąży i w połogu czuły się w pełni kobieco i właśnie ta sfera intymna była taka, wiesz, rozkręcona, że na przykład są kobiety, które potrafią karmić i kochać się jednocześnie z partnerem. Mnie to w ogóle nie jest kwestia tego, że mnie to szokuje, mnie to zachwyca właśnie, że połączenie tych sfer, bo ja myślę, że mamy taki największy problem z tym, że mamy pornografię, a długo nic. Dokładnie. I potem mamy jakieś takie wyobrażenie o kobiecie, czy taką sferę prawie świętą, prawda? Że coś takiego. I to prawie, to długo nic, to jest właśnie to, co powinniśmy mieć, a pornografia, wydaje mi się, to powinien być jakiś taki, powiedzmy, dodatek, a nie to kluczowe wyobrażenie. I mi się wydaje też, że sporo jest takiego w naszej rzeczywistości, wiesz, tak jak kobiety się ubierają, jak pozują to zdjęcie na Instagramie, młode dziewczyny, nieświadome kompletnie, że my żyjemy w rzeczywistości pornograficznej po prostu. I wydaje mi się też, że to ten tryb szczytowania, gdzie jesteśmy, mamy być głośne,
to jest też tak z pornografii, ponieważ nie każda kobieta będzie się wyrażać głosem w ogóle. Tak. Nawet jeśli dozna jakiegoś wielokrotnego orgazmu i szału dostanie wewnętrznie, to niekoniecznie wyrazi się w ten sposób, prawda? Otóż to. Ja od 18 lat jestem seksuologiem, psychoterapeutą i przyjąłem około 9 tysięcy pacjentów. I akurat to jest kluczowe pytanie, ja zawsze pytam w gabinecie, czy mężczyzna, czy też dana kobieta podczas seksu wydaje jakieś odgłosy albo coś mówi. I ponad 80% moich pacjentów nic nie mówi. Tam, jeśli włączyć by taki mikrofon, ustawić koło łóżka, to tylko może jakieś skrzypienie desek by było słychać. Większość osób nic nie mówi. Tak. A pornografia wnosi taką normę, że to trzeba tak głośno ten seks uprawiać, żeby po seksie sąsiedzi szli na papierosa też. Tak, z nerwów, tak, że u nich jest tak cicho. Albo że w ogóle też się tak podniecili. Zazwyczaj w tych sypialniach nic nie słychać. Dużo się dzieje, ale nic nie słychać. I u wielu osób, zwłaszcza kobiet, wchodzi to do głowy, że ja w tym seksie powinnam głośno krzyczeć, ale jak będę głośno krzyczała, to zaraz mi się dzieci obudzą, bo jest 22, zaraz sąsiadka będzie tam łupała szczotką, że jest za głośno, zaraz kot przyjdzie czy pies pod drzwi i będzie drapał. Więc w tym seksie się nic nie dzieje, tak akustycznie. No i wtedy na przykład kobieta się zastanawia, a czy on teraz postrzega mnie jako dobrą kochankę, skoro ja nic nie artykułuję. No więc jeśli nie mogę dźwiękowo nic zrobić, bo czuję się uwięziona ze względu na domowników, no to może jakoś inaczej powinnam się ułożyć. I te kobiety się tak wyginają w tym seksie, ten mężczyzna nie wie, co tu się dzieje, czemu ona się tak ustawia, a ona po prostu chciałaby jakoś nadmiarowo dać znać temu mężczyźnie, że podoba jej się ta seksualność, że on się jej podoba. Ja bym jeszcze wróciła do początku, to co powiedziałeś, że tu minuta pocałunków, 2 minuty i penetracja, i to jest przerażające. Jak kobieta to słyszy, to jest coś takiego, że wydaje mi się, że mężczyźni jakby mają inną konstrukcję biologicznie, ale też psychicznie i kompletnie jakby banalizują tę przestrzeń początku. Banalizują, nie doceniają jej, myślą, ojej, nie chcę się tego robić, to jest takie nijakie, a tak naprawdę większość kobiet, takie ja mam wrażenie, że no, mówię ja, jako kobieta i o tym, co moje przyjaciółki mi na przykład mówiły, że czujemy się totalnie opuszczone właśnie w tym początku, że on jest za krótki, że on jest w ogóle... Za mało uwagi mężczyzna daje. Ale w ogóle myślę, że też chodzi o to, że dużo lepiej się dzieje i właśnie nie ma takich głupich sytuacji, że się robi gimnastyka i takie, co ja mam zrobić. W ogóle ja sobie myślę, że jak człowiek myśli podczas seksu, czy w tej wstępnej części, czy późniejszej, co ja mam zrobić, to już jest źle. Tak, to już jesteśmy na niewłaściwym torze. No myślenie trzeba wyłączyć, trzeba czucie włączyć. No właśnie, przestać się kontrolować też, no nie? Puścić tą kontrolę. Tak, no i chodzi o to, że po prostu trzeba się nad sobą zastanowić, jeśli ten wstęp jest nudą. Tak. W sensie, że to jest znak, że chyba coś jest nie tak ze związkiem. Tak mi się wydaje. Co ty albo na to? Albo z tym seksem, albo nie z samym związkiem, tylko z umiejętnościami erotycznymi. No ale tych partnerów. Zanim zaczniemy o umiejętnościach, to nie sądzisz, że intymność to jest taka podstawa wszystkiego w związku. Tak, I to jest taki intymność jest jakby buduje seksualność, a nie odwrotnie też się czasem zdarza, ale że wiesz, że w momencie, kiedy nie zawsze intymność musi prowadzić do seksu, ale kiedy ją mamy, to zawsze mamy świetną podstawę. Tak, background taki. Tak, i jest wtedy możliwa w ogóle gra, prawda? Czyli dochodzi do jakiejś takiej sytuacji, nie wiem, bliskości, przytulania, czy na jakichś delikatnych ruchów, czy właśnie, nie wiem, szeptania do ucha, albo bycia po prostu blisko i wtedy to się zaczyna naturalniej rozkręcać. Zgadza się. Ja absolutnie, Kasia, się z tobą zgadzam. Cieszę się. Ze względu na to, że rzeczywiście jest tak, jak mówisz, czyli że duży błąd mężczyzn to jest przede wszystkim taki, że oni mierzą swoją miarką. Czyli jeśli mężczyzna się podniecił w ciągu 1 minuty podczas pocałunków, to on ma poczucie, że kobieta też powinna się podniecić. Zresztą u mężczyzn funkcjonuje taki głupi dowcip, powiem ci go teraz, że
Poszła para do łóżka, była właśnie minuta pocałunków, minuta pieszczot, dokonał mężczyzna penetracji, po jednej minucie doszedł do orgazmu i on mówi, ja już, a kobieta, ale zaraz, przecież to wszystko za krótko. A on mówi, kochana, mieliśmy tyle samo czasu. Ja doszedłem do orgazmu, ty nie, to nie wiem dlaczego. Okay. No i widzisz, chodzi po prostu rzeczywiście o to, że mężczyźni, matka natura ich tak przygotowała, żeby bez względu na warunki, czy w sensie może inaczej. Od 250 tysięcy lat żyjemy w wspólnotach łowiecko-zbierackich, czyli takich, gdzie była jakaś społeczność, jakaś wioska. I mężczyźni przez matkę naturę byli przygotowani do tego, żeby jak najszybciej doszło do penetracji, do orgazmu, do wytrysku, do zapłodnienia. A z kolei kobiety w drugą stronę, przez matkę naturę zostały przygotowane do selektywności, czyli jeśli mężczyzna podczas pieszczot, pocałunków, mówi do kobiety Kasiu, a nie Basiu, no to ona sobie koduje, że to nie jest partner, który w razie nieplanowanej ciąży z nią zostanie. W sensie, a ona jest Basia. Tak, tak, dokładnie. Tylko on sobie zaraz pójdzie. Tak. Więc kobieca seksualność jest jak taki dreamliner. Ona potrzebuje długiego pasa startowego, żeby się wznieść w przestworza. Natomiast my w seksuologii mamy taką metaforę, że męska seksualność to jest bardziej jak taki prom wystrzelony przez NASA w kosmos. Mężczyźni bardzo szybko się podniecają. I niestety wielu z nich oczekuje tego od kobiety. Mhm. Czyli, że kobieta tak samo szybko jak mężczyzna się powinna podniecić i oni w ogóle nie są w stanie zrozumieć, ale po co ta głupia gra wstępna? To tylko przedłużamy czasu. Jakby gramy na czas, przedłużamy to, przecież chodzi o penetrację. I niestety to, co pornografia dołożyła taką negatywną cegiełkę, to jest to, że mężczyźni mają poczucie, że tego kobieta od mężczyzny wymaga, czyli takiej akrobatyki seksualnej, czyli żeby ten seks trwał godzinę, żeby mężczyzna miał takiego penisa sięgającego przez pół pokoju, że jak mężczyzna ma wytrysk, to nie taki mały, jak ma każdy mężczyzna, czyli około 5 ml, to jest łyżeczka od herbaty, tylko oni mają poczucie, że musi być cała szklanka spermy. Oh, wow. Wszystkie te normy, które są promowane w pornografii, oni przyswajają i dlatego już na starcie, jak mężczyzna idzie pierwszy raz, czy pierwsze kilka razy do łóżka z kobietą, to ma śliskie, takie spocone, zimne dłonie, trudności ze wzwodem, bo on ma w głowie taki lęk zadaniowy, pod tytułem, ja nie wiem, czy sprostam tym oczekiwaniom z pornografii, a ta partnerka pewnie ode mnie tego wymaga. A po drugiej stronie jest to samo, prawda? Dokładnie, no kobieta też. Czy ja wyglądam w ten sposób? Czy ja tak głośno krzyczę? Czy umiem się tak ustawić, wygiąć i tak dalej. Przy czym no, dla mnie estetycznie to jest nie do przyjęcia, no nie? W ogóle ta estetyka pornograficzna, ale zauważyłam, byłam kiedyś na wakacjach i do naszego hotelu przyszły dwie nastolatki, to były dzieci. To były takie dziewczynki koło 12 lat. Tak. I dopóki nie robiły sobie zdjęć, były dziećmi, a jak znalazły odpowiednie miejsce i zaczęły pozować do zdjęć, no to były gwiazdy porno. Mhm. I to jest właśnie przerażające, że my naprawdę jesteśmy już totalnie tym zalani. I to nie tylko chodzi o osoby, które oglądają, tylko chodzi o to, że nieświadomie też jesteśmy tym zalani. Mhm. Bo jednak ten rodzaj makijażu, ten rodzaj w ogóle tych pozycji, które osoby przybierają i ta ekspozycja w ogóle ciała, prawda? Tak. Że to tak działa. No i w drugą stronę, ja na przykład mam nastoletniego syna, to widzę, że on zupełnie inaczej w relacji ze mną funkcjonuje, a jak są koledzy czy koleżanki, no to on już się puszy, to zaczyna opowiadać jakieś słone dowcipy. Mm. Już innymi słowy przybieramy takie role społeczne, które mają za zadanie podnieść nasz wiek metrykalny. Mm. Tym zachowaniem właśnie takim kobiecym czy takim męskim. A to jest dla ciebie niepokojące? Niepokojące jest dla mnie to wtedy, kiedy to jest jakby z krzywdą dla kogoś. A powiedz, co myślisz właśnie, a przemoc? Czy jak zdefiniować coś, bo przecież w ogóle kwestia perwersji, kwestia przekraczania, może nie przekraczania granic, ale docierania do jakichś granic, szczególnie w takich długich związkach, to są ważne rzeczy, prawda? I jak myślisz, jakie zdrowe granice powinno to przybrać?
Wiesz co, w ogóle dużo się zmieniło od momentu filmu w tej trylogii z Grejem, bo to bardzo wpłynęło na obyczajowość Polaków. Te, wow. i te książki trzy o tym Greju i te filmy, które były w kinie, bo one do mainstreamu wprowadziły BDSM, czyli właśnie takie elementy. Klapsy, podduszanie, jakieś bicie pejczykiem, packą i tak dalej. I tak. Najważniejsza jest tak zwana norma partnerska. Norma partnerska ma 5 wyznaczników. Mhm. Pierwszy wyznacznik jest taki, że cokolwiek uprawiamy w seksie partnerskim z mężem, z żoną, z partnerem, z partnerką, to po pierwsze musi to być akceptowalne przez te dwie osoby. To po pierwsze. Po drugie, ta aktywność seksualna musi dotyczyć osób powyżej 16 roku życia. No to akurat w przypadku, jeśli są dorosłe osoby, to tak. Poza trzecia rzecz, ta aktywność musi być przyjemna dla tych dwóch osób. Czwarta rzecz, muszą akceptować tą aktywność. A piąta rzecz, nie możesz szkodzić społeczeństwu. Czyli jeśli para lubi się kochać i na przykład lubi seks analny, to nie mogą tego robić pod pałacem kultury, tylko u siebie w sypialni. Jeśli te pięć wyznaczników jest spełnionych, to wszystko jest dobre. No bo wyobraźmy sobie sytuację, gdzie jest kobieta, która naoglądała się tego Greja i stwierdziła, że to jest super sposób, żeby zostać tak schłostaną po twarzy i po pośladkach, a ten mężczyzna akurat jest takim skrajnym feministą, który nie chce w żaden sposób krzywdzić kobiet i mu się nie podoba, żeby miał lać po pupie swoją partnerkę. Jeśli ona będzie go długo przekonywała, że dla niej to jest okej, i on stwierdzi, że skoro ona to lubi, to a mu się to jakoś spodoba, to jest to w porządku, ale jeśli on stwierdzi, że to jakoś nie licuje z jego systemem wartości, no to tutaj już zaczyna się problem, bo on tego po prostu na przykład nie akceptuje. Więc ważne jest, żeby to spełniało tą normę partnerską, żeby dwie osoby to i lubiły, i akceptowały, i żeby to nie szkodziło zdrowiu. Ale to w takim razie mówimy tu o komunikacji i myślę, tak, że... Tak, ona jest ultra ważna. Ale jest trudna. Oj, strasznie. Dlatego, że dla wielu ludzi komunikacja na ten temat zamyka ten temat. Tak. W sensie, nie wiem, tak jakbyśmy mieli jakąś klapeczkę i po prostu jak temat się pojawia, to jest wokół tego tyle lęku, stresu i nagromadzonych w ogóle jakichś takich trudnych emocji, tak, że okazuje się, że to jest niemożliwe w ogóle, żeby powiedzieć o tym, czego się chce, żeby swobodnie porozmawiać. I co byś radził? Jak to robić? Jak przychodzi taka do mnie para i wiesz, tak skubią po prostu paznokcie, tak, i widzę, że są zestresowani, zamiatają wzrokiem podłogę, to ja stwarzam duże poczucie bezpieczeństwa, bo wiem, że to dla nich jest trudne, wstydliwe. Ja 8 godzin dziennie opowiadam o seksie, od kilkunastu lat. Dla mnie to jest łatwe. Mogę przy kilkudziesięciu osobach opowiadać swobodnie o seksie i to jest mój zawód, umiem to. Ale dużo osób tego nie praktykowało. Więc zawsze w takiej sytuacji ja polecam, żeby wybrali się na przykład na jakiś film o seksie i przez pierwszą godzinę, żeby opowiadali, co tam się na tym filmie wydarzyło, czy jej postawa się mu podobała, czy jego postawa się podobała. O, na przykład niedawno był taki film o takiej kobiecie chyba z Oslo, która miała różne przygody erotyczne. Część tych przygód to były przygody z małżeństwa, część spoza małżeństwa. I można sobie obejrzeć taki film na przykład i porozmawiać z drugą osobą, jak ci się podobało to, jak ona uprawiała ten seks taki bardziej dynamiczny w tym małżeństwie. A jak tam go zdradziła, to czy to było okej. A jak spotkała mężczyznę z zaburzeniami erekcji i ona była przeszczęśliwa, że on ma zaburzenia erekcji, dlatego że to przy niej dopiero ten wzwód się pojawiał i to bardzo łechtało jej ego. To jak ty byś się zachowała, jakbym ja przy tobie miał zaburzenia erekcji? Albo jak ja bym się zachował, jak ja bym miał zaburzenia erekcji? Czyli dany film traktujemy jako pretekst do rozmowy o tym, co się dzieje w parze. Albo jeśli na przykład nie lubią oglądać filmów, no to polecam książki. Ja parę ciekawych książek napisałem i dużo przychodzi osób po lekturze, które mówią, że czytały o zaburzeniach erekcji i przychodzą zgłębić temat, bo jakoś już coś ugryzły go i chcą rozwiązać na przykład problem. Więc korzystajmy z kultury właśnie, z książek, z podcastów, z filmów, żeby porozmawiać rzekomo o tym, co usłyszeliśmy albo zobaczyliśmy, a później przejść do nas. Czyli to jest taka trochę nauka języka też. Dokładnie. Takiej nauka swobody wejścia w ogóle w ten temat, żeby być trochę poza, nie od razu, a ty,
albo ty zawsze, ty nigdy, albo ja bym chciała to, to i to, bo to są rzeczy, które właśnie zamykają i stresują. Otóż takie... to. No zobacz, na przykład w związkach partnerskich trudno nam czasami porozmawiać o zwykłych obowiązkach. Kto ma zrobić zakupy, odebrać dzieci z przedszkola, tak, ze szkoły. To generuje jakieś duże napięcie i często się przepychamy, upokarzamy tą drugą osobę. Mówimy, że my się napracowaliśmy, druga osoba nie, więc ta osoba musi w tym tygodniu 3 razy odebrać dzieci i tak dalej. Więc zwykłe tematy dotyczące obowiązków takich domowych, logistycznych wywołują u nas emocje, a co dopiero seksualność. Mm-hmm. Jeśli na przykład u mężczyzny pojawiają się zaburzenia erekcji albo u kobiety pojawia się trudność z nawilżeniem, czyli jest tak zwana suchość pochwy, zaburzenia lubrykacji albo trudność z orgazmem, anorgazmia, to jest trudne, żeby rozmawiać. Na przykład teraz u mnie w gabinecie najczęściej przychodzą mężczyźni, którzy mają hipolibidemię, czyli obniżony popęd seksualny. I mi jest bardzo trudno o tym powiedzieć partnerce, bo wielu mężczyzn buduje swoje ego, takie męskie, na zasadzie zdobywania, podboju kobiet. Tak. Jak on ma powiedzieć w związku, że mu się obniżyło libido? To od razu usłyszy od partnerki, że to pewnie kogoś ma na boku, to pewnie zdradza, albo, to pewnie nie jest męski, to jest gejem. Albo i tak ona dalej. Jest jakaś wybrakowana, skoro przy niej to się wydarzyło, prawda? Dokładnie. A powody mogą być bardzo różne. No powodów zazwyczaj jest kilkadziesiąt. Mhm. Czyli? Jeśli chodzi o ten obniżony popęd seksualny u mężczyzn, to obecnie najczęstszym jest gospodarka rabunkowa. Czyli mężczyzna zamiast spać odpowiednio, a odpowiednio to jak mężczyzna ma życie lekkie, niestresujące, to minimum 7 godzin potrzebuje spać, a jeśli ma życie stresujące, to około 8-9. Wow. Większość moich pacjentów, i pewnie też dlatego są moimi pacjentami, przychodzą i opowiadają mi, że śpią po 5 godzin, po 6 godzin. Mm. Czyli zobaczcie, jeśli mężczyzna śpi 6 godzin zamiast 7, to po 7 dniach, po tygodniu jest tak, jakby jedną dobę nie spał. A jeśli tak kilka tygodni się zdarzy, to tak jakby kilka dni nie spał. Tak. I od razu mają obniżony popęd seksualny i trudności z erekcją. Druga rzecz jest taka, że mało mężczyzn dba o to, żeby treningi, sport był uprawiany regularnie. Raczej mają takie skokowe. Inni z kolei źle się odżywiają. Nie, złotym posiłkiem jest śniadanie. Nie jedzą tego śniadania. Wielu pacjentów mi na przykład mówi o tym, że wchodzą do samochodu, zaczynają gryźć kanapkę, kładą na fotel pasażera, jadą autem, przyjeżdżają do pracy, coś robią, wracają po 16 czy po 17, patrzą, a ich jedyny posiłek leży dalej na siedzeniu pasażera, ta kanapka. Więc jeśli mężczyzna później przyjdzie do domu i zje posiłek, który ma 2000, 3000, 4000 kalorii, czyli zje całą pizzę, to później krew spływa do brzucha, jest trawiony ten pokarm i on nie będzie miał możliwości uprawiać seks, mieć na tyle tej krwi w penisie, żeby nie skończyło się to zaburzeniami erekcji. Mhm. Więc ta gospodarka rabunkowa często zabiera mężczyznom popęd seksualny. No i stres, prawda? Tak, stresy też. I w ogóle, to znaczy, sam stres nie jest zły, no bo każdy z nas ma tutaj różne stresy w życiu. Ale problemem jest to, że nie mamy skutecznych, nie chcę generalizować, ale wiele osób nie ma skutecznych sposobów na rozładowanie tego stresu. Czyli na przykład przychodzi mężczyzna do domu, widzi, że jego żona na przykład ogląda jakiś serial, bo lubi i ją to relaksuje i on wchodzi też w ten świat, ogląda serial, ale być może to nie jest sposób, który go zrelaksuje, bo być może on potrzebuje pobiegać, pójść z podcastem na spacer, cokolwiek innego. A widzę, że wiele osób po prostu jest tak z automatu. Żona szydełkuje, to mężczyzna szydełkuje. Dzieci puzzle składają, no to on też z dziećmi składa puzzle. Super, że robi to z dziećmi, ale niech znajdzie swój patent, swój sposób na rozładowywanie stresu. No to tak sobie pomyślałam, że w sumie ta seksualność nasza to jest taka... bardzo silnie, sfera bardzo silnie nacechowana tym naszym ja,
czyli ja siebie wyrażam, prawda? Że to jest taka podstawowa forma wyrażenia siebie. Tak. I że tak naprawdę ta sfera jest udana wtedy, kiedy my siebie wyrażamy, czyli mamy kontakt ze sobą samymi, tak. O siebie zadbamy, mamy przestrzeń, żeby ten kontakt pozyskać ze sobą, czyli tak jak mówisz, mamy jakieś hobby, mamy chwilę dla siebie. To jest bardzo trudne, jak się ma rodzinę, prawda? Bo jest praca, rodzina i kiedyś widziałam taki fajny mem, że ten czas dla siebie to jest właśnie taka zgnieciona mysz między dwiema cegłami. Tak, no to jest takie po prostu jeszcze znaleźć czas dla siebie, jeszcze mieć ochotę na to, żeby coś zrobić, tak. Bo myślę, że w takim zagonieniu spada nam taka, jesteśmy w jakimś takim chyba stanie, że powodowani życiem właściwie. Nie my powodujemy życiem, czyli to nie my trzymamy te cugle, tylko to jakoś jedzie. Mhm. Po prostu człowiek wieczorem się cieszy, że wszystko odhaczył. Tak. I bardzo ciężko jest w ogóle jakby wygenerować jakiś rodzaj, nie wiem, entuzjazmu w stosunku do swoich potrzeb i tej przestrzeni, czyli... No, ja się z tym zgadzam, Kasia, bo rzeczywiście ogromnym problemem jest to, że my mamy taki nacisk na zadaniowość, żeby różne, żeby puszować tą rzeczywistość, żeby różne rzeczy odhaczać. Tylko że jeśli my jesteśmy bardziej w zobowiązaniach, w zadaniach, w realizacji, to odcinamy się od swojego wnętrza. I na przykład przez te 18 lat pracy jako seksuolog, psychoterapeuta widzę, że kobiety zrobiły gigantyczną pracę i w ogóle jestem zafascynowany tą pracą kobiet, bo one oprócz tego, że starały się gonić różne zobowiązania życiowo-zawodowe, to jeszcze poświęcały jakiś czas na samorozwój. Na to, żeby poczytać książkę, jakąś kobiecą prasę poczytać, posłuchać podcastu i tak dalej. Jak ja pracuję z pacjentkami, to jest to bardzo satysfakcjonująca praca ze względu na to, że w dużej mierze one mają wgląd w siebie. Natomiast mężczyźni, nie mówię, że wszyscy, ale wielu mężczyzn nie poświęcili czasu na wgląd. Są bardzo odcięci od swojego wnętrza, czyli odcięci od swoich emocji. Innymi słowy, jak ja na przykład pytam pacjenta z zaburzeniami erekcji, co się dzieje 5 minut przed tym, jak pan pójdzie z żoną czy z partnerką do łóżka? To on mówi, nie wiem. Ale co pan czuje w emocjach? Nie wiem. No co czuję? No nic, no rozbieram się, szykuję się do roboty. Jakiej roboty? No seks będzie przecież, nie? Więc czasami jest taki totalny brak świadomości emocji, a to przecież jest potrzebne. I myślę, że to jest taki trochę negatywny wpływ naszego środowiska, w sensie naszego społeczeństwa, że uczy mężczyzn nie przeżywać, żebyśmy nie płakali. Ale jeśli jesteśmy odcięci od emocji negatywnych, czyli nie płacz, nie smuć się, nie czuj złości, to też będziemy od drugiego skraju tej skali, od drugiego kontinuum odcięci, czyli od podniecenia, od pożądania, od przyjemności, satysfakcji. Więc problem, który ja mam współcześnie pracując z mężczyznami jest taki, że nie dość, że są odcięci od emocji, nie wiedzą co czują, to są też odcięci od swoich potrzeb. Oni nie wiedzą co potrzebują. I na przykład znowu, przychodzi mężczyzna do mnie z zaburzeniami erekcji, pytam się, jak ten seks wygląda, a on mówi, no wkładam penisa do pochwy, no normalnie, no jak, no tartak, wie pan, jak się seks uprawia. Uprawiał pan pewnie kiedyś. Mówię, no uprawiałem, mniej więcej kojarzę. Tak. No i pytam się, ma pan zaburzenia erekcji, czego pan w tym seksie potrzebuje? Czy większej dominacji, zdominować partnerkę, czy bardziej być uległym, czy partnersko, czy potrzebuje pan bardziej miziania, pieszczot, czy bardziej takiej większej dynamiki? Nie wiem, wie pan, no nie wiem. No co mam panu powiedzieć, jak nie wiem? Czyli taki podstawowy problem u mężczyzn to by był związany z tym, że właściwie wszystko w mężczyźnie powinno być gotowe i w gotowości, tak, prawda? Tak, tak. Czyli po prostu właściwie ten tryb freeze or fight. Tak. Czyli to jest takie, prawda? Czyli to jest taki pełnego, ciągłego stresu. To jest taki tryb polowania właściwie, prawda? Że takiego zdobywania ciągłego rzeczywistości, czyli takiego bycia w najwyższym punkcie swoich możliwości. Ja myślę sobie, że to jest powidok też pornografii. Bo na przykład jak zaczynałem pracować,
jako seksuolog, to miałem wielu takich pacjentów, którzy na przykład pornografię jeszcze przemycali w bagażniku z Niemiec, no tak. Te świerszczyki. Niektórzy moi pacjenci siedzieli w więzieniu za przemyt pornografii, bo kiedyś nie można było. A teraz od tych kilku lat jest szerokopasmowy internet. Pornografię możemy mieć dostępną w smartfonie. I mężczyźni, oglądając tą pornografię, kodują sobie takie wzorce, że muszą z automatu mieć wzwód, erekcje muszą od razu być gotowi. To jest bardzo przykre, bo zazwyczaj mężczyzna wzwód, sztywność penisa ma wtedy, kiedy rozbierze się do naga, kiedy zaczyna się całować z partnerką, kiedy zaczynają się pieszczoty, to dopiero pod koniec pieszczot pojawia się ten wzwód. A ja mam dużo takich pacjentów, którzy przychodzą do mnie i mówią tak: wie pan co, no ja to jestem jakiś dziwny. Poznałem atrakcyjną kobietę, siedzę sobie z nią na kawie, ja patrzę, nie mam wzwodu. Idziemy do niej na przykład, patrzę, nie mam wzwodu. Ona robi herbatę, ja stoję koło niej i nie mam erekcji. Ja jestem dziwny, trzeba mnie leczyć, bo naprawdę coś mam chorego z głową. Siedzimy obok, oglądamy, jest wieczór, oglądamy jakiś film, ja nie mam wzwodu. I dla mnie, jako dla seksuologa, jest to normalne, że on nie ma wzwodu, bo najczęściej, żeby on mógł mieć wzwód, to potrzebna jest bezpośrednia stymulacja, czyli albo on musi dotykać swojego penisa, albo jego partnerka musi dotykać jego penisa, a nie, że tak na żądanie, dobra, jest 13:58, chcę mieć wzwód, bach, jest. No tak ja, to nie działa. Ja z tego doświadczenia swojego w szkole teatralnej, bo my... No, ta kwestia jest kwestią, dlatego że no, my musimy się też uczyć tych scen intymnych, tak. Bliskości. To jest taki chyba jeden z kluczowych tematów w ogóle, nie wiem, nauki o człowieku, tak. Humanizmu, a dla mnie aktorstwo jest czymś takim procesem badawczym, powiedzmy. No i w szkole z tym się spotykałyśmy my, dziewczyny, że nasi koledzy, studenci tak. Mieli wzwód, ale wtedy oni mówili przepraszam. I raczej z tym mi się to kojarzy, bo jestem trochę w szoku, że rzeczywiście mężczyźni mają takie oczekiwania wobec siebie, bo wydaje mi się, że to raczej... Dopóki się nie wejdzie w tę bardzo intymną sferę, kiedy już jest obopólna zgoda, że okej, robimy to, idziemy tam dalej, No to chyba się wtedy mówi przepraszam. To jest nie, jakby brak, odwrotnie bym myślała, że to jest brak panowania, że to jest nieeleganckie, brak panowania nad swoimi emocjami, jakby stworzenia niekomfortowej sytuacji dla kobiety, ponieważ ten zwód pojawia się w momencie, kiedy ja robię herbatę i to jest takie trochę creepy. No właśnie o to chodzi. Tak bym na to patrzyła. A wiesz, a jak mężczyźni oglądają pornografię, to przecież zawsze film się zaczyna od tego, że mężczyzna ma wzwód, ma erekcję. Czy przychodzi hydraulik? Dokładnie, i dęk od razu przychodzi otwieranie ręką, tylko penisem naciska na klamkę. No tak jest, no to tak jest dramat, to jest bardzo... Zaczęłam się śmiać, bo no bo to może rozluźni to panów, którzy będą oglądali ten podcast i może też zaczną się z tego śmiać, bo no to jest takie, wydaje się niedojrzałe, slapstickowe wręcz, prawda? Farsowe jakieś takie. Tak. I też takie przekraczanie granic, ponieważ w momencie, kiedy ja, i tutaj wracamy chyba do początku naszej rozmowy, że trochę powiedzenie fajnie, gdybyś miała orgazm, to jest dla mnie przekroczenie granicy pewnej. Co to jest dla mnie za granica? To jest taka granica, to znaczy oczekiwanie w obie strony, oczekiwanie czegoś jest jakby zabraniem tej przestrzeni swobodnego wyrażania spontaniczności, się, wolności. Tak, kreatywności właśnie, że to się dzieje z chwili na chwilę, że to nie jest tak, że te rzeczy można ustalić. Można coś zaproponować, powiedzieć, ej, przebierzmy się albo zróbmy to i to. I to jest fajnie, ale generalnie w tę sferę wchodzimy z takim, znaczy może dobrze by było, żebyśmy wchodzili z takim... Zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy, kiedy będzie, nie wiem, twoja pojawi się ochota, kiedy moja, co nas do tego prowadzi, ile potrzebujemy, będziemy potrzebowali czasu. Nie wiem, to wtedy się wszystko robi jakieś przyjazne, jeżeli chodzi o... Bo przecież to jest taka sfera, w której się poznajemy i z każdym człowiekiem, każdy człowiek, każdy z każdym
będzie jedna, na przykład Jacek z Marzeną będą działali w taki sposób, ale ja, jak Jacek już przestanie być z Marzeną i zacznie być z Gabrysią, to nagle pojawi się inny Jacek. I w takim sensie to jest chyba fascynujące, bo to jest tak naprawdę, my sami siebie nie znamy. I jak się pojawia nowy partner, albo nawet w stałym związku, w pewnym momencie no, człowiek się zmienia jednak, tak. No nie? Że nasze ciało biologicznie się zmienia, w sensie wymiana tych komórek i do tego wszystkiego jeszcze po prostu dochodzą nawet doświadczenia. I może, wiesz, ta ciekawość byłaby fajna, w sensie takim, że może właśnie to nastawienie bardziej... No może właśnie nawet badawcze, tak. W sensie sprawdźmy, co w nas siedzi. Ja myślę sobie, że kluczowa jest taka ciekawość, dlatego że z kimkolwiek idziemy nowym do łóżka, to ten seks będzie inny. Seks Kasi z Markiem będzie inny niż seks z Jarkiem, z Danielem, z Krzyśkiem i tak dalej. Mhm. Pisałem o takim zjawisku, które dotyczy nas ludzi, nazywa się to zasada 100 pierwszych zbliżeń, czyli idąc do łóżka z nową osobą, musimy sobie dać 100 pierwszych zbliżeń opartych na pocałunkach, pieszczotach, penetracji, żeby zobaczyć, jak my zadziałamy w relacji z tą drugą osobą. Bo coś, co może nam się, co nam się podobało w przeszłości, czyli na przykład ktoś uwielbiał, mężczyzna uwielbiał pieszczoty piersi, w danej relacji będzie już potrzebował penetracji albo pocałunków, gryzienia karku i tak dalej. Z nową osobą zmienia się zupełnie inna dynamika. I nie można po jednym seksie wyciągać wniosków, jaka będzie przyszłość tej relacji, albo jak się potoczy w tym seksie. Dopiero plus minus po 100 zbliżeniach. No a jakbyśmy wrócili jeszcze, bo sporo chyba o mężczyznach mówiliśmy. Przepraszam. Nie szkodzi, nie szkodzi. Ja myślę, że to jest bardzo ważny temat i może nawet dzisiaj w jakimś sensie społecznie ważniejszy, bo mówimy ciągle o kryzysie męskości. Chyba dlatego tak też opowiadam o tym, bo ja mam poczucie, wracając do tego, o czym rozmawialiśmy, że kobiety wykonały ogromną pracę i to jest super, bo naprawdę odcinają kupony od tego. Dużo, ja widzę po tych 18 latach pracy w zawodzie, że kobiety dużo częściej doświadczają orgazmu, mają mniejsze problemy z nawilżeniem, czyli te zaburzenia lubrykacji się zmniejszyły, mają dużo mniejsze problemy z osiąganiem orgazmu, satysfakcji, mają wyższe libido, bo po prostu mają świadomość tego, co lubią, co nie lubią, to, czego nie lubią, odsuwają od siebie to, co lubią, czyli na przykład jakiś relaks, spokój, bliskość, intymność, to przysuwają do siebie i to jest super. Tylko mam poczucie, że mężczyźni są w jakiejś poczekalni dusz i tak nieśmiało z niej wychodzą. Co byś odpowiedział na takie pytanie jako specjalista? Czy seks jest tym samym dla kobiet i dla mężczyzn? Czy są takie przestrzenie, w którym jest tym samym? Czy po prostu jesteśmy rzeczywiście z innych planet i w ogóle inaczej postrzegamy tę rzeczywistość i że z tego zderzenia wynika coś ciekawego między nami? Ja mam poczucie, że tak stereotypowo to kobiety bardziej są przy bliskości, uczuciach, intymności, a z kolei mężczyźni są przy wykonie, czyli mają taki akcent na długość seksu, na długość penisa, chociaż nie mają wpływu na to, ale cały czas rzeźbią sobie tą myśl w głowie. I tak. Natomiast odkąd właśnie jest pornografia i wiele osób ogląda tą pornografię, to mam poczucie, że te dwie grupy, te dwa podejścia różne, one się coraz bardziej przeplatają. W sensie w gabinecie spotykam pacjentki, które podchodzą do seksu teraz bardziej w sposób taki, że ten seks ma być na akord, że w danym momencie, czyli odwieźliśmy dzieci do szkół, do przedszkola, jest godzina 9, o 9:30 zaczynamy pracę, no to już, Heniek, jedziemy. Wcześniej to była bardziej domena mężczyzn, teraz więcej kobiet tak potrafi, a z kolei o dziwo często ci mężczyźni mówią: halo, Grażyna, ale przecież tu nie ma klimatu. Co ty tak ode mnie wymagasz tego seksu? Ja potrzebuję bliskości, czułości, zachęć mnie czymś. Więc mam poczucie, że te grupy się trochę, to znaczy te reprezentacje takiego seksu romantycznego, a takiego seksu bardziej mechanicznego, zadaniowego, trochę się przeplatają. Ale prawdą jest, i to mi się bardzo podoba, że wiele kobiet ma nastawienie na emocje, czyli że
często ten seks jest odzwierciedleniem dynamiki w związku, czyli jeśli jest fajnie, miło, przyjemnie, to jest więcej tego seksu i ten seks jest bardziej kreatywny, bardziej jakościowy. A jeśli na przykład jest kryzys w związku, ludzie się poniżają, kłócą, oddalają, to tego seksu mniej jest. I to jest super, że ten seks jest podłączony też pod emocje, pod nasze życie psychiczne. Natomiast wcześniej była taka duża grupa mężczyzn, która do seksu podchodziła bardziej w sposób zadaniowy. Grażyna, minął tydzień, nie kochaliśmy się, idziemy do łóżka. Proszę bardzo, dla higieny mojej i twojej musimy to zrobić. To nie było zbyt dobre podejście. Nawet widzisz, Kasia, wychodzi to w badaniach seksuologicznych, na przykład profesora Izdebskiego, że Polacy się kochają albo w piątki o 21, wtedy kiedy położą dzieci, albo w soboty po 19. Wiesz, ale to nie wynikało wcześniej z tego, że akurat wtedy mieli ochotę, tylko bardziej, że dobra, słuchaj, no przed zaśnięciem jeszcze się zmieścimy, no to jedziemy. Wiesz, i to mężczyźni proponowali takie rzeczy. Więc cieszę się, że te zmiany się tak potoczyły, że mężczyźni coraz bardziej czerpią z kobiecego podejścia, stereotypowo jakby kobiecego podejścia do seksu. I rzeczywiście wiele pacjentek mi w gabinecie opowiada, że dla nich ten seks jest wyrazem bliskości, intymności, zaangażowania, miłości, fascynacji. To jest w ogóle też kluczowe. Przychodzi do mnie mężczyzna i mówi, proszę pana, nie ma tego seksu w związku, nie wiem o co chodzi. No i pytam się, od razu daję mu takie pytanie, czy jest jakaś sytuacja, która wpłynęła na to, że żona czy partnerka się panem przestała fascynować? No, wie pan, jest coś takiego. Co jest? A wie pan, ostatnio swoją całą wypłatę przegrałem po prostu w kasynie. No i przez to stwierdziła, że nie jestem taki odpowiedzialny, no i się ze mną zawiodła. Czy to jest jakoś zbliżone z tą sytuacją, kiedy ten seks się wygasił w państwa związku? No jest, ale myślałem, że to nie ma nic wspólnego. Więc u kobiet często jest tak, że jeśli kobieta traci szacunek do mężczyzny, traci zafascynowanie nim, to wyłącza się ten popęd seksualny. A jest coś takiego, taki magiczny hormon oksytocyna. Tak. I on jest bardziej kojarzony z rodzeniem dzieci, tak. Bo on się tam jest bardzo ważny w tym momencie i jak się karmi piersią, ale u kobiet ta oksytocyna też przy zbliżeniu się pojawia, prawda? W orgazmie, tak. No właśnie. Czyli jest tak, że kobieta po prostu, bo oksytocyna jest hormonem, który też... Więziotwórczym takim. Tak, że ona wiąże kobietę z dzieckiem, prawda? Ale tak samo wiąże z partnerem. Tak. Tego oksytocyny mężczyźni nie mają, prawda? Czy mają? Po orgazmie też się wydala, jakby jest wyrzut tej oksytocyny, ale nie tak mocny jak u kobiet. Tak mocno nie. Czyli my jesteśmy rzeczywiście biologicznie bardziej predestynowane do przywiązania. Tak. W związku z nawiązaniem relacji seksualnej z partnerem, tak? Ale na przykład badania pokazują, że jeśli kobieta jest w ciąży, to u wielu mężczyzn spada popęd seksualny, dlatego że ta oksytocyna w nich się bardziej pojawia i oni z jednej strony... Łagodzi to, tak? Tak, naturę. Łagodzi popęd seksualny, w sensie obniża, ze względu na to, że zmniejsza trochę jakby tą ostrość tego testosteronu. I ci mężczyźni są bardziej przywiązani, ale mniej chcą uprawiać seksu. I u tych kobiet, które trudniej przeżywają ciążę, to jest super, ale u tych kobiet, które są w ciąży, ale dalej chcą uprawiać ten seks, to jest problem, że ten mężczyzna chce ją po prostu miziać, przytulać, wyniuniać, a nie uprawiać z nią seks. Czyli tak naprawdę z tego ostatniego fragmentu naszej rozmowy wynika, że ta dynamika musi być zachowana w związku, czyli po prostu to, że mężczyźni przejmują troszeczkę tę kobiecą część, czyli łagodzą zachowania seksualne kobiet, które stały się bardziej ekspansywne. Czyli chodzi o to, że obecnie które z nas, bo to różnie bywa, prawda? Jednego dnia może być tak, że ta kobieta jest właśnie ekspansywna, innego dnia, że to mężczyzna. Tak. Ktoś zawsze musi dorzucić coś romantycznego, żeby ten związek mógł trwać, żeby się rozwijał, żeby był ciekawy. Czyli po prostu może żyjemy w czasach, w których to się będzie mieszało. Mam nadzieję. No,
To nie, myślę, że to nie za dobrze funkcjonowało, jeśli mężczyźni reprezentowali w dużej mierze ten seks taki zadaniowy, mechaniczny, a kobiety seks romantyczny. Bo na początku mojej pracy, to 18 lat temu, to mężczyźni zgłaszali problem, że no tak, bo wie pan, żeby ten seks był, to ja muszę co drugi dzień przynosić kwiaty, zabierać ją na randkę, do teatru, do kina. Wie pan, ja się urobię po łokcie, a ja nie mam gwarancji, że ten seks będzie w związku. I fajne jest to, że u wielu kobiet ten seks się bardziej zautonomizował. Mhm. Czyli, bo wcześniej był taki duży akcent u kobiet, to się nazywa pożądanie responsywne. I innymi słowy, jeśli mężczyzna zainicjował seks, to ten seks był, a jeśli nie zainicjował, to go nie było. Mhm. Czyli responsywność się pojawiała wtedy, kiedy był bodziec ze strony mężczyzny. I fajnie, że się to teraz pozmieniało na tyle, że wiele kobiet bardzo autonomicznie podchodzi do swojej seksualności. Mają potrzeby seksualne. Tak. I na przykład, jeśli kobieta przychodzi do domu i mówi: słuchaj, Zbyszku, ja mam dzisiaj ochotę na seks. Chciałbyś się ze mną pokochać? On mówi: wiesz co, nie, ja dzisiaj potrzebuję sobie sudoku porozwiązywać. Nie ma sprawy, idę do sypialni, będę się dotykała, chcesz dołącz, nie chcesz, to nie. I to jest fajne, bo w innym przypadku to by się frustrowała, że ten mężczyzna nie chce się kochać, albo by czekała, kiedy on wreszcie zachce. No, myślę, że tak kolorowo nie jest, bo to zawsze ta odmowa jest takim trudnym aspektem w relacji, prawda? Bo to jest tak, że jest też teraz w naszej rozmowie taki podział, że jest seks romantyczny i jest ten seks zadaniowy. A mnie się wydaje, że to, co najciekawsze zaczyna się dziać, Greya nie oglądałam i jakoś w ogóle to nie są te rejony, które mnie interesują. Natomiast jest mnóstwo innych filmów bardzo zaawansowanych, trudniejszych, związanych z perwersją bardzo silnie i wcale nie będących pornografią. Dużo tego jest w sztuce. I to wszystko, co znajdujemy w tej sztuce, nie jest ani seksem zadaniowym, ani romantycznym. I mnie się wydaje, że ta sfera, która się wydaje najciekawszą, ponieważ jest związana z marzeniami, z perwersją, z wyobraźnią, z kreatywnością. Z fantazjami. Tak, że to wszystko jest pomiędzy zadaniowym, że nie jest ani romantycznym, ani zadaniowym, jest gdzieś sferą pomiędzy, czyli jest tą sferą, kiedy zaczynamy ze sobą grać. Mhm. A gra jest możliwa dopóki uwodzenie jest możliwe, a uwodzenie jest możliwe, dopóki nie wydarzy się to, co się wydarza na końcu, czyli właśnie penetracja. No i dlatego my w seksuologii zachęcamy do trzeciej drogi, nie mylić się z partią polityczną. Polega to na tym, że to jest właśnie taka warstwa seksu ludycznego, czyli uprawiamy ten seks rekreacyjnie, że chcemy się pobawić, czyli innymi słowy, kobieta wcale nie musi wchodzić, jeśli chce, to super, a jeśli nie chce, to też super. Ale w sensie nie musi wchodzić do tego seksu przez pryzmat, czy on mnie kocha, czy on mnie wielbi, czy ja jestem spełnieniem wszystkich jego romantycznych marzeń o życiu rodzinnym. A jeszcze gorzej, czy on mnie szanuje. Coś. No właśnie, dokładnie. I ona nie musi z całym tym backgroundem kulturowym wchodzić do tego seksu. On nie musi wchodzić z tym backgroundem, który jest w pornografii, tej zadaniowości. Czy ona stwierdzi, że jestem wytrawnym kochankiem? Czy ona stwierdzi, że ja pobiłem na głowę wszystkich jej partnerów? Przerwę tutaj, bo już ludyczność mi zabrzmiała dla mnie osobiście źle, bo może jestem innego typu, gdzie indziej leżą moje zainteresowania niż ludyczność. I chodzi o to, że no bo jeżeli pomyślimy o jakiejś grze, o wyrafinowaniu, tak, a myślę, że każda kobieta na to zareaguje bardzo pozytywnie, gra, wyrafinowanie, to jak może mężczyzna w ogóle pomyśleć o tym, czy on jest wyrafinowanym kochankiem, jeżeli całe jego bycie kochankiem to jest wzwód. No przecież to nie jest w ogóle wyrafinowane. Wzwód w ogóle nie jest wyrafinowanym jakby gestem. Czyli dla wielu mężczyzn jest penis, i wszystko się kręci wokół tego penisa. Kobieta, orgazm i tak dalej. Najważniejszy pozycja w jest, świecie. Tak, najważniejszy jest penis. To jest przykre. My w seksuologii nie chcemy tego, żeby mężczyźni myśleli przez pryzmat penisa, patrzyli na siebie i na partnerkę. To jest niefajne.
fajny jest właśnie ten seks taki rekreacyjny, gdzie dwie osoby mają przyjemność. Ale znowu dla mnie rekreacja brzmi mało zachęcająco. A jak inaczej byś to nazwała? No bo właśnie, bo widzisz, jak myślisz o wyrafinowaniu, czy grze, czy uwodzeniu, tak, to nie myślisz o rekreacji, ponieważ to jest jakiś rodzaj napięcia, które budujemy. Gra zakłada napięcie, gra zakłada niewiadomą. Ludyczność i rekreacja to są kompletnie inne jakby rejony i też może i fajnie, może niektórzy lubią, ale myślę, że kobiety zareagują pozytywnie raczej na to, o czym ja teraz mówię, czyli po prostu, bo gra. Gra polega na tym, że masz, to tak jak poker, no. Nie wiesz, kto ma jakie... Roleplaye takie mówisz, tak? No. Nie, nie, ja mówię o bardzo... Nie mówię o przebieraniu się, bo grą może być to, jak na siebie patrzymy. Tak, tak. Albo grą może być to, że no dużo różnych rzeczy. To, że mówię partnerowi, nie wiem, na jakimś przyjęciu jakąś bardzo intymną rzecz, prawda? Tak. Albo zadaję zagadki, albo po prostu sugeruję coś. On potem odpowiada, nie wiemy do końca, o co nam chodzi, tak, nie wiemy, jak to się skończy. O tym mówię, że to nie jest... Wiesz, nie od razu trzeba się przebierać w pielęgniarkę, bo to też jest ludyczne dla mnie. Dosyć takie... jakby to powiedzieć, no proste, a ludyczność jest prosta, a my chyba kobiety marzymy o wyrafinowaniu, tak wyrafinowaniu, o pewnym o grze, o skomplikowaniu. Tak, flircie, uwodzeniu. No flirt jest właśnie i uwodzenie jest raczej taką... Kasanowa z tym jest związany też, ten mit. I nie sądzę, żeby on był jakby, że Kasanowa to jest wielbiciel kobiet, ale też to jest wielki gracz, prawda? Czyli tutaj nie sądzę, żeby był rozmiar jego penisa istotny, ponieważ to by go sprowadziło do zwierzęcia. A wszystko, co jest związane z Kasanową, jest związane raczej z kulturą, z obyczajem, z grą psychologiczną, prawda? Jak ty to mówisz, to mi się właśnie kojarzy to, o czym mówiłem z pół godziny temu, czyli że to jest wyraz takiej selektywności kobiety w podejściu do seksu. Czyli innymi słowy, jeśli mój partner, ja jestem kobietą, mój partner, mężczyzna, wejdzie w tą moją grę, w to uwodzenie, to dla mnie będzie to bezpośredni sygnał, że on cechuje się empatią, bo rozumie moje potrzeby i uczucia, że on nie umie uwieść, że mu zależy, bo nie stwierdził po 3 minutach, szanie tą twoją grę, siedzimy tutaj w restauracji, ty dajesz mi głupie zagadki, o co ci chodzi, nie? Wiesz, że on nie przerwie tego, tylko dalej w tym będzie i wtedy można się poczuć wyjątkową, prawda? Tak. Tak. I w ogóle relacja zaczyna być wyjątkowa, osoba zaczyna być wyjątkowa i wiesz, wydaje mi się, że naprawdę my sami wszystkiego o sobie nie wiemy, czy tam same o sobie nie wiemy i że ta sfera może być takim, ta gra, to wyrafinowanie, to jakby może odkrywać w nas zupełnie nowe postaci, nowe osobowości, bo przecież nie mamy tylko jednej osobowości, mamy ich wiele i to zależy od sytuacji, w której się znajdujemy, od oprawy i tak dalej, i tak dalej, więc... No ja tak najbardziej to bym zachęcała do to jest fajne, do gry. Wiesz, no bo to łamie taką sztampowość w seksie i łamie taką zadaniowość i nacisk na wykon. Tutaj wykon, a u nas jest obiekt, czyli my przestajemy być... Myślę, że kobiety największy problem mają dzisiaj z tym, że nie chcą być postrzegane jako obiekt. Tylko jako osoba, persona, czyli po prostu... Nie jak przedmiot, podmiot, tylko jak podmiot. Bardziej o to mi chodziło. Obiekt seksualny, no tak, czyli podmiot też przedmiot. Z emocjami. Chociaż wydaje mi się, że perwersja jest bardzo związana z uprzedmiotowieniem. Tylko, że to znowu jest kwestią tego, jak do tego dojdziemy, no nie? I na co się umówimy. No właśnie o to chodzi. Pomimo tego uprzedmiotowienia rzekomego, to dwa podmioty się umawiają, jakie będą zasady tego uprzedmiotowienia. No właśnie. Są ludzie, którzy chcieliby mieć jakiś przepis na udane życie seksualne, na to, żeby rozpoznać, czy partnerka udaje, czy nie. Są ludzie, którzy chcieliby wiedzieć,
na przykład krótki opis tego, jak powinno wyglądać życie seksualne udane, albo jak powinien wyglądać doskonały orgazm. Co ty o tym wszystkim myślisz? Wiesz co, bardzo chciałbym odpowiedzieć na twoje pytanie i dać ci taki skrypt, taki manual w 6 punktach, co trzeba zrobić, żeby kobieta doszła do orgazmu, ale ten mój manual, który ja mam w głowie, to jest, polega na tym, że trzeba kombinować w tym łóżku, czyli żeby kobieta doświadczyła orgazmu, to trzeba być uważnym kochankiem, trzeba być zaangażowanym kochankiem, trzeba się komunikować, to o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Musi być dużo komunikacji, trzeba dbać o to, żeby ta komunikacja była rzetelna, żeby dwie osoby rozumiały, co mówią do siebie. Trzeba sobie zrobić klimat, bo jeśli serce nam wali w piersi, bo boimy się, że zaraz wparuje tu dziecko, które zatabletowaliśmy, daliśmy tablet albo włączyliśmy jakąś bajkę, a nagle ono wpadnie, podczas gdy my będziemy już bardziej tak dynamicznie się kochali, no to wiele osób wtedy ma zaciągnięty hamulec, no bo jak się oddać tej seksualności, jak się puścić z kontrolą, jak musimy się kontrolować, bo dzieci są za ścianą, albo teściowa jest za ścianą, albo uprawiamy ten seks w samochodzie, jak ludzie sobie spacerują gdzieś, nie wiem, przy łazienkach, czy przy jakimś innym parku. Więc muszą być okoliczności, musi być jakieś zaangażowanie między dwiema osobami, musi być ta uważność, czyli żebyśmy patrzyli, jak ta druga osoba nam się układa w dłoniach, co ona nam sygnalizuje. Natomiast... Czyli ty właściwie mówisz, jest mi to bardzo bliskie, o sztuce kochania. Tak, taki czyli, arsamandii takiej. Tak, że to jest sztuka, a nie żadne przepisy i jakieś excele, które po prostu wystarczy przyswoić i jak stemplować swojego partnera. Rozczarujemy wszystkich, którzy szukali dzisiaj w tym podcaście prostych odpowiedzi. Tak. Ludzie są skomplikowani. Oj, to jest cudowne. I to jest cudowne. I właśnie to prowadzi do gry i do sztuki, którą jest miłość. Tak. Podpisuję się obiema ręcami. Ja też. Dzięki.